Telewizja regionalna Krajna TV. Wyjątkowy gatunek telewizji. Program z prędkością światłowodu dostarcza firma Redbee, oferująca internet bez limitów. Święty Wawrzyniec, patron naszej gminy, którego wizerunek figuruje w herbie, umieszczony jest także na gminnej fladze o barwie niebiesko-żółty oraz na okrągłej gminnej pieczęci, którą to pieczęcią oznacza się najważniejsze pisma i dokumenty wychodzące z naszej gminy. Nagroda świętego Wawrzyńca, patrona gminy Sępólno-Krajeńskie, została ustanowiona w czerwcu 2004 roku uchwałą Rady Miejskiej. Nagroda ta jest przyznawana osobom fizycznym i prawnym, a także innym jednostkom organizacyjnym za podejmowane starania i działania oraz osiągnięcia mające szczególne znaczenie dla rozwoju, promocji i dobra naszej gminy. Nagrodę stanowią łącznie statuetka świętego Wawrzyńca oraz dyplom. Projekt nagrody, zgodnie z treścią ustawy o odznakach i mundurach, został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Heraldyczną oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. W bieżącym roku na wniosek Zarządu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Sępólnie Krajeńskim burmistrz Sępólna Krajeńskiego postanowił przyznać Nagrodę Świętego Wawrzyńca pani Marii Kryger. Uzasadnienie przyznania nagrody. Pani Maria Kryger, rodowita sępolnianka, pracę zawodową rozpoczęła w 1966 roku, pracując przez 40 lat w szkołach na terenie gminy Sępólno-Krajeńskiej. W szkole podstawowej nr 3, w szkole w Iłowie oraz w szkole zawodowej w Sępólnie Krajeńskiej. Przez 11 lat pełniła funkcję komendanta ZHP w Sępólnie Krajeńskiej. Pani Maria dała się poznać jako dobry nauczyciel, który zawsze w swojej pracy robił więcej niż do niego należało, zajmując się nie tylko dziećmi, ale także organizacją różnych imprez. Działając w harcerstwie, organizowała biwaki i obozy, także międzynarodowe,
dla dzieci i kadry, tworząc materiały metodyczne. Dwukrotnie społecznie pełniła funkcję komendanta obozu harcerskiego w Warszawie, gdzie wraz z harcerzami z Sępólna Krańskiego promowała nasze miasto. Jako żeglarz aktywnie włączyła się w akcję zbierania funduszy na budowę żaglowca Dar Młodzieży. Po przejściu na emeryturę nie zrezygnowała ze swojej aktywności i swoich pasji. Wstąpiła do Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Sępólnie Krańskim, gdzie założyła i prowadzi zespół teatralny Bakro, którego jest głównym reżyserem i autorem scenariuszy. Napisała m.in. takie sztuki jak Być kobietą, być kobietą, Legenda o powstaniu Jeziora Sępoleńskiego, Cygańska baść, Różowy prezent, Dlaczego w Sępólnie rynek jest trójkątny, Z kogucikiem, Sanatorium, Fajna sprawa i wiele innych sztuk. Wraz z członkami zespołu promuje naszą gminę, wyjeżdżając do innych miast, do Bydgoszczy, Świecia, Koronowa, Ciechocinka. Grupa teatralna Pani Marii występowała w domach opieki społecznej, domach kultury i w świetlicach wiejskich na terenie naszego powiatu. W Kamieniu Krańskim, Suchorączku, Sośnie, Więcborgu, Wałdowie i Iłowie. Prowadzony przez Panią Marię zespół Bakro, realizując zadanie ogólnopolskiej kampanii Inicjatywy Lokalne 2013, ogłosił konkurs, którego pokłosiem jest zbiór baśni i legend o Sępólnie Krańskim i okolicach. Zbiór baśni trafił nie tylko do mieszkańców Krajny, ale także poza granice naszego państwa, do Francji, Szwecji, USA i Norwegii. Pani Maria trzykrotnie przygotowała jasełka, w których wystąpili samorządowcy gminy i powiatu wraz z przedstawicielami różnych instytucji samorządowych. Pani Maria wspiera działalność Centrum Kultury i Sztuki, Biblioteki Publicznej, a także Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sępólnie Krańskim. Uczestniczy w organizowanych przez te instytucje imprezach, biorąc czynny udział wraz ze swoją grupą teatralną i grupą tanecznych mażoretek w uroczystościach państwowych i kościelnych. Wystawiła kilka przedstawień związanych z legendami o Sępólnie Krańskim, z dziećmi z Biblioteki Publicznej oraz Calineczkę i Czerwonego Kapturka ze studentami Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Poza tym pani Maria uczestniczyła w Narodowym Czytaniu i ogólnopolskiej kampanii Dumni z Polski. Jako jurorka uczestniczyła w wielu konkursach recytatorskich, ortograficznych oraz muzycznych. Za swoją wieloletnią pracę zawodową i społeczną została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem za Zasługi dla Harcerstwa Bydgoskiego, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem za szczególne zasługi dla rozwoju województwa bydgoskiego, Złotą Odznaką Honorową Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów i zdobyła tytuł Osobowość Roku 2016 w kategorii Działalność Społeczna i Charytatywna. Poza tym posiada również oznaki resortowe, dyplomy i liczne podziękowania. Burmistrz Sępólna Krańskiego, po zasięgnięciu opinii przewodniczącego, wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Sępólnie Krańskim oraz wszystkich komisji Rady Miejskiej w Sępólnie Krańskim przyznał Nagrodę Świętego Wawrzyńca Patrona Gminy Sępólno-Krańskie Pani Marii Kryger za pełną zaangażowania postawę i wkład pracy w całokształt prowadzonej przez nią działalności, przede wszystkim kulturalnej, ale także oświatowej, szerzonej wśród mieszkańców nie tylko naszej gminy oraz za promowanie walorów Krajny również poza granicami naszego kraju. Bardzo serdecznie zapraszam Panią Marię do odebrania nagrody. Thank you.
Wiadomość o przyznaniu mi tej tak cennej nagrody wywołała we mnie najpierw uczucie niedowierzania, a potem ogromnej radości i, co tu dużo mówić, wzruszenia. Dzisiejsza uroczystość jeszcze spotęgowała te uczucia. Muszę przyznać, że jestem ogromnie szczęśliwa i dumna, że od dzisiejszego dnia mogę dołączyć do grona tak zacnych osób, które otrzymały tę nagrodę przede mną. Ja zostałam nagrodzona za działalność społeczną. Praca społeczna, jak wiadomo, daje dużo satysfakcji, dużo zadowolenia, ale jeszcze milej jest, jak ktoś zauważy to zaangażowanie i uzna, że ta praca jest potrzebna i że daje coś dobrego społeczeństwu. I dlatego chciałabym bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy inicjatywę nagrodzenia mnie popierali i akceptowali. Wyrazy serdecznego podziękowania kieruję do pana burmistrza, który zauważył moje zaangażowanie i przyznał mi tę nagrodę. Dziękuję bardzo Radzie Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z panem przewodniczącym na czele za takie pozytywne zaopiniowanie tego wniosku. No i dziękuję naturalnie wnioskodawcom, bo bez nich nie byłoby mnie dzisiaj tutaj, w tym miejscu. Sama wiadomo, niewiele bym zrobiła, ale zawsze tak szczęśliwie się składało, że na mojej drodze pojawiali się ludzie, którzy również byli zaangażowani bardzo w szerzenie kultury i w pracy na rzecz społeczeństwa. I dzięki nim mogłam realizować swoje marzenia. Chciałabym w tym miejscu podziękować bardzo serdecznie pani dyrektor Centrum Kultury i Sztuki Julicie Maciaszek oraz wszystkim pracownikom tej placówki. Pani dyrektor Biblioteki Publicznej Grażynie Kędzierskiej i jej pracownikom, a także pani rektor Uniwersytetu Trzeciego Wieku i wszystkim studentom. Nikogo chyba nie zdziwi to, jak powiem, że szczególne miejsce w moim sercu zajmuje zespół Bakro, z którym pracuję już niemal 15 lat. Słyszeliśmy, że dla świętego Wawrzyńca najważniejszy zawsze był człowiek. I my również, pracując, staramy się służyć ludziom. Oczywiście w inny sposób, na miarę naszych obecnych czasów. Robimy to poprzez przedstawienia, inscenizacje, kabarety i inne rodzaje rozrywki, aby dać tym ludziom radość, żeby mogli oderwać się chociaż na chwilę od wszystkich problemów, jakie towarzyszą nam na co dzień. Bardzo cieszymy się zawsze z tego, jak możemy się spotkać na występach z mieszkańcami naszego miasta, naszej gminy. Jest to dla nas zawsze wielkim świętem i wielką radością. Dla nas nieważne są czyjeś przekonania, poglądy czy zawartość portfela. My chcemy dawać dobro. Chcemy zbliżać ludzi, zbliżać pokolenia. W naszym repertuarze są też baśnie, są legendy, które chętnie są zawsze oglądane przez dzieci. Ale jest też tak, że dzieci występują z nami, jeżeli scenariusz tego wymaga. I my bardzo chętnie spotykamy się z nimi, zarówno na próbach, jak i na występach,
Jest nam zawsze bardzo miło, jak jesteśmy z nimi. I tym sposobem występują emeryci i dzieci, czyli przyszli emeryci. Bardzo serdecznie dziękuję zespołowi BAKRO za wszystkie spotkania, za całą pracę, za wszystkie miłe chwile. Dziękuję serdecznie wszystkim tym ludziom, którzy na przestrzeni wieków pracowali ze mną. I na zakończenie chciałabym dodać, że Nagroda Świętego Wawrzyńca, patrona naszego miasta, jest szczególnie miła mojemu sercu, dlatego że jest przyznana za pracę na tym terenie, że docenili moją pracę ludzie z tego terenu, że zostałam uhonorowana nią przez władze naszego terenu. A dla mnie to jest bardzo ważne, dlatego że tu się urodziłam i tu spędziłam całe swoje dotychczasowe życie. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani Maria za zabrany głos.